nastąpił wielki moment. Pierwszy tatuaż na żywym człowieku. No, z tym żywym to zobaczymy, co będzie po całym zabiegu, ale robimy mały napis, malusieńki. Nie wiem, co to oznacza. Osoba tatuowana nie chce się przyznać, to widocznie to jakieś tam sentymentalne znaczenie ma. Tatujemy. Tatuję igłą piąteczką. Maszynka wiadomo jaka, kolor czarny. Stanowisko jest elegancko przygotowane. Także lecimy, mam nadzieję, że Wam się spodoba to, co ja Wam dla Was tutaj tatuję dzisiaj. No i zobaczymy się po filmie, także życzcie mi szczęścia, bo nie ma nic lepszego jak no, praca na prawdziwej skórze, nie na sztucznej. No na sobie też jak tatuowałem, jak widzieliście, wyszło to spoko, ale czas na ludzi. Także let's go! Że trochę szczypy, co? Lekko. Ale dobrze, także żeby ciebie, Dominiku, nie szczypało, a ja zrobię kontrolę delikatną. Kontrolę tego wszystkiego. Pianeczka. Pewnie dziś widziałeś na necie pieniaczy. Zobaczymy. Tu jeszcze te 300 trzeba zrobić. Co, czy lepiej, co? Mhm. Czuję, że jest ta skóra, że tuż pod skórą siedzi. Na końcu damy Ci jeszcze jeden specyfik, bo to w sumie najlepsze jest to, że to jest mój pierwszy tatuaż wykonany na człowieku i też się okazało, że Dominik też ma swój pierwszy tatuaż wykonywany, czyli zajebiste zaufanie. Jest tak, Dominik? No jest. Dobra, jest ulga, lecimy dalej. No to co, ostatnia prosta, ostatnia krecha, ostatnie krechy. No, mam nadzieję, że tatuaż wyszedł dobrze, jak na pierwszy tatuaż wykonany na człowieku. Zdjęcia za chwilkę zobaczycie. Ja dziękuję Wam za ten odcinek. Informacja dla wszystkich, którzy chcą się uczyć, chcą tatuować, niech się nie boją, bo to się może wydawać, że to jest straszne. Ale jest naprawdę całkiem ok. Ręka mi na początku trochę była niepewna, ale z biegiem czasu ta ręka coraz bardziej robi się pewniejsza. Co ja jeszcze mogę Wam powiedzieć? Umyję ten tatuaż teraz jeszcze. To jest bardzo ważne. Umyję ten tatuaż. Tak. W międzyczasie zapraszam Was do obserwowania projektu na Instagramie, na Facebooku, do subskrypcji tego kanału, do komentowania tego, co tu widzieliście. I teraz psikam, że tak powiem, finiszem. Żeby zamknęło dobrze pory. Chwilkę do mnie jeszcze odsiedzi. Zapraszam do odwiedzin również Instagrama i Facebooka Tatu13 w Opolu, którym bardzo dziękuję za możliwości, które tutaj mam, czyli praktyk. Dziękuję Dominikowi za poddanie się temu, co tu się stało i zapraszam ponownie. Wielkim zaskoczeniem było dla mnie to, że Kuba, tatuator, nowy tatuator w Studio 13
sam zaproponował, że mógł wykonać mu tatuaż. I to nie w byle jakim miejscu, bo jednak w bardzo widocznym. Sami ocencie, czy tatuaż jest dobry. Ja jestem zadowolony z tego faktu, że Kuba pozwolił mi na wykonanie tatuażu w tym miejscu, takiego wzoru i że bardzo pozytywnie to ocenił. Także przyszedł czas na Izę. Iza, jak się z tym czujesz, że dajesz mi swoją nogę? Ufam ci. No pokaż się. Widzowie ciebie potrzebują, pragną. Tak, dobra, jestem. Także dobranoc, dzieramy. Fajny motyl. Iza, jak? No bolało. Bolało? Tak. Ale spoko wzór? Jestem na tak. Przeorany? Tak. Przeorany? Ja? Tutaj tak się dzieje, a tu tak się dzieje. Ej, Dil, świecisz mi po oczach tym zegarkiem twoim. Pokaż, czy masz za zegarek? O kurde,